W dzisiejszym odcinku przyjrzę się dokładnie wszystkim najnowszym informacjom dotyczącym najnowszej aktualizacji systemu operacyjnego iPhone'ów iOS 18. Z tego filmu dowiesz się, kiedy dokładnie zostanie udostępniona nowa aktualizacja i jakie urządzenia będą z nią kompatybilne. Szczegółowo omówię także najnowszą innowację od firmy z Cupertino, Apple Intelligence. Przyjrzymy się, które kraje jako pierwsze dostaną nowe funkcje AI i sprawdzimy, czy wśród nich znajdą się europejskie państwa, w tym Polska. Na koniec zdradzę Ci, dlaczego moim zdaniem nowe iPhony oraz nowy iOS to obietnica przyszłości. Cześć, tu Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia. W nowej serii Software, której sprawdzam i testuję nowości ze świata oprogramowania. Zaczynamy. Konferencja Apple. Poniedziałek Apple zakończyło swoją konferencję o nazwie GlowTime, na której zaprezentowano kilka nowych produktów. Choć w tym filmie skupimy się głównie na oprogramowaniu, na początek zrobię szybkie podsumowanie konferencji, aby nadać kontekstu temu filmowi. Apple zaprezentowało nowe telefony iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max. Najnowsze modele iPhone'a wprowadzają nowe funkcje, takie jak ulepszony aparat i nowy guzik Camera Control, który umożliwia szybkie dostosowanie ustawień aparatu. iPhone 16 Pro i 16 Pro Max oferują także nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach. Zaprezentowano również nowy zegarek Apple Watch Series 10 oraz słuchawki AirPods 4, bez większych zaskoczeń. Konferencja koncentrowała się na nowościach związanych z AI, a telefony, co podkreślano kilka razy, były projektowane od podstaw, aby współgrać z nowym oprogramowaniem i funkcjami sztucznej inteligencji. The next generation of iPhone has been designed for Apple Intelligence from the ground up. Wracając do oprogramowania. iOS 18. Oficjalna data wydania nowego oprogramowania iOS 18 została ogłoszona na konferencji. Odbędzie się to w następny poniedziałek, czyli 16 września. iOS będzie wtedy dostępny jako oficjalna, stabilna wersja systemu, co oznacza koniec beta testów. Czy Twój iPhone otrzyma aktualizację do iOS 18? Sprawdźmy to. Aktualizacja będzie dostępna dla wielu modeli, począwszy od iPhone'a SE 2 przez XR, XS, XS Max, aż po najnowsze modele. Wszystkie te urządzenia zostaną objęte aktualizacją i zyskają dostęp do nowych funkcji oraz ulepszeń związanych z bezpieczeństwem i wydajnością. Warto podkreślić, że nie wszystkie nowe funkcjonalności będą dostępne na każdym z tych modeli. Najbardziej zaawansowane funkcje jak Apple Intelligence będą dostępne tylko dla modeli 15 Pro lub wyżej, a to dopiero początek ograniczeń. Tylko najnowsze urządzenia są wyposażone w odpowiednio mocniejsze komponenty sprzętowe, które są niezbędne do obsługi najnowszych technologii AI oferowanych przez iOS 18. To oznacza, że użytkownicy starszych modeli, choć otrzymają aktualizację systemu, nie będą mieć dostępu do wszystkich nowych możliwości, które niesie ze sobą najnowsza wersja oprogramowania. Jeśli chcecie poznać nowe funkcjonalności iOS 18, które będą dostępne na wszystkich urządzeniach i nie będą podlegały ograniczeniom sprzętowym czy lokalizacyjnym, zapraszam na mój kanał już za tydzień. Apple Intelligence. Na początku zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest ten Apple AI, Apple Intelligence. Apple Intelligence to nowa funkcjonalność systemu iOS, która integruje zaawansowane technologie sztucznej inteligencji z codziennym użytkowaniem urządzeń Apple. Funkcja ta może obejmować zaawansowane algorytmy rozpoznawania mowy, przetwarzanie języka naturalnego oraz zdolności uczenia maszynowego, które wspierają takie funkcje jak lepsze rozpoznawanie zdjęć, personalizowane rekomendacje w Apple Music czy Siri oraz bardziej skuteczne przewidywanie potrzeb użytkownika. Apple zapowiedział, że Apple Intelligence zostanie udostępnione użytkownikom w wersji 18.1 dopiero pod koniec października. Co ciekawe, na początku będzie dostępne tylko w Stanach,
w języku angielskim w wersji amerykańskiej. Więc nowe telefony Apple, na przykład 16 Pro, 16 Pro Max, wyjęte z pudełka będą posiadały wersję 18.0, czyli nie będą posiadały Apple Intelligence. Apple Intelligence będzie dostępna jako beta nawet w oficjalnej wersji iOS 18.1. Obsługa dodatkowych języków, takich jak angielski z Australii, Kanady, Nowej Zelandii, RPA i Wielkiej Brytanii, zostanie dodana w grudniu. Obsługa języków takich jak chiński, francuski, japoński i hiszpański pojawi się dopiero w przyszłym roku. Czy polskojęzyczna wersja funkcji AI od Apple będzie dostępna w naszym kraju? Na razie brak jakichkolwiek informacji w tym temacie. Wiadomo jednak, że pierwsze funkcje sztucznej inteligencji mają być dostępne w Europie w przyszłym roku. To stawia Polskę w niepewnej pozycji, zważywszy na to, jak dynamicznie rozwijają się technologie AI na świecie. Pozostaje mieć nadzieję, że użytkownicy z Polski nie będą musieli długo czekać na dostosowanie najnowszych innowacji do swoich potrzeb językowych. Obietnica przyszłości. Moim zdaniem nowy iOS oraz nowe iPhony to obietnica przyszłości. To zapowiedź, że kiedyś, choć nie wiemy właściwie kiedy i w jaki sposób, dostarczymy Wam zaprezentowane funkcje. Ale na razie prosimy, kupujcie nasze nowe produkty w nowych kolorach. Nie wiem, co Wy myślicie o takim zachowaniu, ale mi przypomina to ostatnią konferencję OpenAI, gdzie funkcje ChatGPT, takie jak multimodalna rozmowa, nie są dostępne nawet kilka miesięcy po ich prezentacji na tej konferencji. Dodatkowo ograniczenia lokalizacyjne spowodowane faktem, że jesteśmy mieszkańcami Europy, przynoszą mi na myśl kolejny przykład. Samochody Tesla, które z powodu europejskich ograniczeń nie posiadają funkcji pełnej autonomicznej jazdy. Są jak iPhony w Europie, które nie będą posiadały funkcji AI. Czy to oznacza, że Europa jest na szarym końcu technologicznego rozwoju, a my jako jej mieszkańcy musimy zadowolić się obietnicami? Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Już w najbliższy poniedziałek, 16 września, debiutuje nowy iOS. Z tej okazji zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, w którym pokażę funkcjonalności iOS, które nie podlegają żadnym ograniczeniom lokalizacyjnym czy sprzętowym. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Software. Cześć, subskrybuj!